Dzień dobry wszystkim. Tutaj z panem Jackiem wykonaliśmy wspaniałą wycieczkę po Malezji. Właśnie wybieramy się w kierunku miejscowości Temerloch, jak dobrze pamiętam. I z tej miejscowości udamy się do Kuantan i tam dopiero będzie pos. Where are we staying tonight? Co panowie, jak tam sobota? Ciepło w Singapurze? Nie? Nie ma rzek takich brązowych? Pięknych brązowych rzek. Nawet rzeka w Malezji jest brązowa. Temerloch. Właśnie jesteśmy sobie gdzieś tutaj przed chwilą, żeśmy kontemplowali przyrodę. Jedziemy sobie fajną drogą, nie ma tutaj nikogo, jesteśmy sami. Przed chwilą jechaliśmy z prostym korku, teraz po prostu tylko my. Mielibyśmy się tapać w jakimś dżungli w płocie. No dlaczego? Możemy spokojnie sobie być w Hyatt Regency. Chyba? Hyatt tak, nie? Regency. Temerloch, teraz Hyatt. Luckily, we have some good restaurants, Starbucks, KFC and McDonald's, so that's good, very nice, very Malaysian. Witamy w Grand Hyatt Kuantan, świetne miejsce do spania, także tutaj przyjeżdżamy drugi raz z kolegami i motocyklistami z Polski. Tak, muszą się zatrzymać na noc, zreperować siły, wypić piwo, coś zjeść i pojechać wycieczkę następnego dnia. Spali, poczęci, my wybieramy się w dalszą drogę. Cena nie bardzo ładne. Dziękuję, termokasy. Widzimy bardzo fajnie. Właśnie odbyła się sesja zdjęciowa w wykonaniu Jacka. Dziękuję, że została wykonana z światła, które jest zupełnie inne. Także za modelem jest zarówno światłem przed modelem. Więc z niecierpliwością czekamy na efekt. Dotarliśmy do parku narodowego. Tam mam Neger i Rompin. Nie wiemy, co jest dalej, bo charge, który od nas wymagano tutaj, przerósł nasze możliwości finansowe niestety. 50 ringgitów od osoby i jest zamknięty wodospad. Ja tam nie jem. Będę jechał gruszką zakrętową. Super! To zobaczenia na końcu gruszki zakrętowej. Dawaj! Zamknięte, ale... Całe szczęście, że motory się mogą zmieścić w boczne miejsca i proszę bardzo, przejechaliśmy. Wjeżdżamy do zabronionego miejsca. Jesteśmy plaża Mersing, proszę Państwa. Bardzo ładna plaża. Pełno ludzi tu jest. Pływają, aż się łokciami obibują, obijają się łokciami. Piękna plaża, jak w Tajlandii, proszę Państwa. Oczywiście koniecznie bunkry muszą być. Jeszcze cały czas stoją, nikt ich jeszcze nie rozebrał. Jak zawsze ładne były, tak są. A Tomek pojechał długo, bo Ducati tak ciągnął do przodu do domu, że poszedł, aż kto został kurs.